Witam serdecznie moi drodzy, jadę w tym momencie po dwa nowe produkty youtuberów. Chodzi mi oczywiście o batony ekipy oraz WK Dzik. Jeśli chodzi o te pierwsze, no to jestem pewien, że są już dostępne w sklepach, ponieważ widziałem czy to jakieś zdjęcia, czy filmiki na YouTubie, więc jestem pewien, że one już dostępne są. Jeśli chodzi o to drugie, czyli Dzika nowego, smak cherry, czyli wiśniowy, wygląda on w ten sposób, no to nie mam żadnego pojęcia, kiedy będzie dostępny. Wiem jedynie, że ma być w Żabce, do której zaraz skoczymy, zobaczymy. Jeszcze zapytam ekspedientki, może ona coś wie na ten temat. Dziś jak to nagrywam jest czwartek, godzina 15:20 i właśnie te batony ekipy w tym momencie wleciały do Biedronek, dlatego prawdopodobnie będą, bez problemu je raczej znajdę. Nie będzie takiego problemu jak z lodami, no aczkolwiek z tym dzikiem to już troszeczkę będzie pewnie problem. Jestem już pod Biedrą, lecę szukać batonów. No i co? Kurde, nie ma. Dziwne. Myślałem, że będą. No nic. Moi drodzy, pierwsza Biedra odhaczona, no i nie było. Mam jeszcze drugą w swoim mieście, także tam pojadę za chwilę, ale najpierw jeszcze skoczę do Żabki, zobaczyć, czy będzie ten dzik. A kurde, bardzo chciałbym go spróbować. Nawet nie, że spróbować, po prostu chciałbym właśnie nagrać film tutaj. No a jak będą same batony bez dzika, no to nie wstawię takiego filmu, jedynie shorta. Więc lecę do Żabki i się zaraz widzimy. Jestem pod Żabką, lecę sprawdzić. Tak jak się spodziewałem, na razie nie ma tych dzików i jak zapytałem pani ekspedientki, no to nawet nie ma informacji. Nie wie, czy w ogóle będą, nie widziała po prostu takich, jak zamawiała towar. Ale kupiłem coś takiego, również w Żabce. Pringlesy bardzo ostre, kurde, 13 zł, 12 albo 13 zł za nie dałem. Także troszeczkę się wykosztowałem, ale jestem ciekaw, jak będą smakować. Były dwa smaki. Wziąłem sobie ten ostrzejszy, więc zaraz przetestujemy na odcinku. No i jestem kurde ciekaw, czy zapieczę dwa razy. No w tym momencie jadę do tej drugiej Biedronki, większej, więc mam nadzieję, że tam będą te batony. A jak nie, no to lipa. No i korki, no. Godzina prawie 16, to ciężko by było bez. 12,99. Kolejna Biedra na horyzoncie. Większa Biedra, większy parking, a nie ma gdzie zaparkować, tam było łatwiej. No tutaj jest miejsce. No i tutaj są, kurde. Ile? 2,99. Nawet taka zwykła cena. No i są, moi drodzy, patrzcie. Są batoniki ekipy, lecę do domu, idziemy testować. Zakupiłem dwie sztuki, aby nagrać TikToka oraz film teraz normalny na YouTubie, który aktualnie oglądacie. Także zapierdzielam do domu i testuję. Mam przed sobą dwa zakupione produkty, czyli baton ekipy oraz Pringlesy bardzo ostre. Zobaczcie, to jest prawdopodobnie wypuszczone na rynek chiński, ponieważ wszystko tutaj jest właśnie w tym języku. Jedynie etykieta spolszczona, ale nie będziemy od nich zaczynać. Zaczniemy sobie od batona ekipy, ponieważ to jest słodkie, a tutaj będzie pikantne, więc najciekawsze na koniec. Opakowanie batona ma dokładnie taki sam design jak wcześniejsze czekoladki ekipy, które się nazywały Choco Kappy. Nigdy ich nie jadłem, więc nie będę miał niestety porównania, ale dobra, lecimy. Otwieram i próbujemy. Widzę, że mój egzemplarz jest już złamany, także trudno się mówi. A nie, to są dwa. To jest po prostu batonik przypołowiony na dwie części. Kurczę, myślałem, że jest złamany, ale dobra, próbujemy. No i tutaj muszę przyznać, bardzo dobry. Smak właśnie taki, jakiego się spodziewałem. Taki najpopularniejszy produkt, do którego mógłbym go porównać, to Kinder Country. Mają ten taki wyróżniający się smak, którym jest ta kukurydza. No i tutaj jest, może nie identyczny, ale bardzo podobny. Prawie to samo w smaku. No i jeśli chodzi o to, czy polecam? Oczywiście, że polecam. Więc moją oceną w takim rankingu od 1 do 10 będzie to jej mocna 8, ponieważ naprawdę są bardzo dobre. Niestety nie porównam sobie z Choco Kappami, czy są podobne, czy inne, ale jeśli ty jadłeś Choco Kappy i teraz jesz batonika ekipy, no to możesz mi napisać w komentarzu, czy czymkolwiek się różnią. Ja mam nadzieję, że różnica jest, ponieważ gdyby wypuścili ten sam produkt, tylko po prostu w większej wersji, no to myślę, że byłby to taki trochę odgrzewany kotlet. A ty? Jak myślisz? Dobra, lecimy teraz Pringlesami. I to, co mnie zaskoczyło, to jest smak. Kiedyś w sklepie już na pewno mogliście spotkać chipsy albo jakąś zupkę chińską o smaku krabowym, ale nie. Tutaj mamy chipsy ziemniaczane o smaku rakowym. Moi drodzy, co tu się dzieje? Spróbujemy sobie za chwilkę. A jeśli chodzi o resztę pudełka, no to wyglądają moim zdaniem naprawdę fajnie. Tak więc odpalam Google tłumacza i sprawdzamy, jaki to jest język. Proszę bardzo. No i tak jak się nie myliłem, chiński uproszczony tym razem. Nie tradycyjny, tylko uproszczony, bo w Google tłumaczu są właśnie dwie wersje tego języka. Przechodzimy do testu. Wyglądają one w ten sposób. pachną intensywnie, bardzo intensywnie. Czuć właśnie te ostre przyprawy. Coś takiego właśnie jak ten bardzo ostry wifon, ten czarny. Nie wiem, czy jedliście. Ja bardzo często jadłem, no i faktycznie w zapachu jest on bardzo podobny jak te przyprawy. Jak się ich jeszcze nie wsypie, nie zaleje wodą, po prostu otworzy ten woreczek z przyprawami, powącha, to właśnie dokładnie tak to pachnie. Chips wygląda w taki sposób, no to co? Próbujemy, jestem ciekaw, czy będzie ostre. Owoców morza nigdy nie jadłem, aczkolwiek jadłem zupkę chińską krabową. No i muszę przyznać, że smakuje to też bardzo podobnie. Mimo, że tutaj jest smak rakowy. Chyba, że to też zostało źle przetłumaczone, tego nie wiem. Ale jeśli chodzi o ostrość, no to patrząc na ten wykres, czy to nazwać można w ogóle wykresem, po prostu patrząc na te 5 papryczek, no to powinno być to bardzo ostre, a najsłabsze lejsy strągi są od nich dużo mocniejsze. Zawiodłem się, po prostu, co tutaj dużo mówić. Za 13 zł? Kurde, drugi raz bym tego nie kupił. Może tu trzeba wziąć taką amunicję, nie wiem, spróbujemy. W smaku są całkiem ok, ale w ostrości totalna słabizna. Jak ktoś by chciał je kupić tylko ze względu na ostrość, no to kompletnie odradzam, ponieważ się zwyczajnie zawiedziecie, tak jak ja w tym momencie. Wiadomo, teraz jak wziąłem te 4 chipsy naraz, no to trochę palą, ale to nie jest kompletnie to, czego bym oczekiwał. Chipsów, które na opakowaniu chwalą się tym, że są bardzo ostre, ponieważ tak, był tam jeszcze inny smak, który pokazywał inną, mniejszą ilość tych papryczek, no i wtedy pewnie nie byłby w ogóle ostry. Z tych dwóch produktów wybieram Choco Kappa, tańszy, smaczniejszy.